Torzym. Cywilizacyjna kolebka ziemi torzymskiej. W Torzymiu właśnie, na jednym ze wzgórz otoczonych jeziorami i rozświetlonym gwiazdami, powstał pierwszy zamek, od którego wzięła się historyczna nazwa Torzymia – Sztenberg. Od tego czasu minęło wiele wieków burzliwej historii. Dzisiaj Torzym ponownie jest miastem, choć niełatwo było odzyskać te prawa. Zmiany ustrojowe, jakie zaszły w 1989 roku, rozbudziły w nas ambicje bycia miastem, tak jak kiedyś. Po wielu dyskusjach w lokalnych środowiskach dnia 18 czerwca 1993 roku Rada Gminy podejmuje uchwałę. Uwzględniając inicjatywę środowiskową, organizacji społecznych, środowiska katolickiego i szeregu wniosków indywidualnych w sprawie podjęcia starań o przywrócenie miejscowości Torzym statusu miasta, uznaje się w pełni zasadne ubieganie się i wystąpienie z wnioskiem do Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody zielonogórskiego. Podpisał przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Wołącej. To miejsce budzi we mnie szczególny sentyment. Tutaj właśnie 20 lat temu pisałam wniosek do premiera o odzyskanie praw miejskich. Nie mieliśmy wtedy komputerów, więc to ważne pismo pisaliśmy na ręcznie, a potem na maszynie. Oczywiście wówczas nie było wiadomo, jak ten wniosek ma wyglądać. Ciężko było, nie pamiętam, ile kaw wypiłam, ile papierosów wypaliłam, aż w końcu udało się go napisać. Mieliśmy niezliczoną ilość kontroli, padały pytania, no tak, prawa miejskie, miasto Torzym, a gdzie kanalizacja, mieszkania, zakłady pracy, wszystko to być powinno. Czekaliśmy potem z niecierpliwością na decyzje władz centralnych. No i oczywiście udało się w grudniu 1993 roku. Z satysfakcją dowiedzieliśmy się, że mamy prawa miejskie. No, ówczesny wójt, pan Jarosław Konieczny wraz z przewodniczącym udali się do Warszawy. Satysfakcja pełna, no z mojej strony również. Z perspektywy 20 lat miasta Torzym, jak również 25 lat samorządu, kadencję 90-94 oceniłbym jako jedną z najtrudniejszych. Fundamentalne zmiany ustrojowe, nowe warunki funkcjonowania samorządu, no i wreszcie rozwiązanie państwowych gospodarstw rolnych, które spowodowało, że w jednym dniu rzesza bezrobotnych wzrosła nam znacznie. Jednocześnie należało przejąć bardzo mocno zdewastowany majątek po gospodarstwach rolnych. Pomimo takich trudności przez wójta pana Jarosława Koniecznego i Radę Gminy została podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury odzyskania praw miejskich dla Torzymia. W styczniu 1994 roku dwuletnie starania uwieńczone zostały nadaniem praw miejskich naszej miejscowości. Miałem zaszczyt wraz z wójtem Jarosławem Koniecznym i ówczesnym dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze odebrać akt nadania podczas uroczystości w Urzędzie Rady Ministrów z rąk premiera Waldemara Pawlaka. Z wjazdem na wspomnianą uroczystość wiąże się historia, której postanowiliśmy nie opowiadać. Jednak dzisiaj, po 20 latach, ma ona raczej wymiar humorystyczny, chociaż wtedy nie było nam do śmiechu. Otóż pan dyrektor mocno nalegał, abyśmy pojechali do Warszawy jego autem służbowym. Z niechęcią jednak przystaliśmy na tę propozycję. W dniu wyjazdu pan dyrektor przyjechał wraz z kierowcą, bardzo spóźniony po nas do Torzymia. To spóźnienie było tak duże, że mimo silnych starań kierowcy nie udało się jego nadrobić. Do sali, w której odbywała się ceremonia, weszliśmy w momencie podnoszenia toastu szampanem. Oczywiście akt nadania został nam wręczony przez dyrektora Urzędu Rady Ministrów, pana Stronka, jednak pamiątkowe zdjęcie z premierem Pawlakiem zostało zrobione nieco później, gdzieś na korytarzu w okolicach jego gabinetu. We'll be right back.
Realizacji oczekiwań mieszkańców oraz zadań własnej gminy wiążą się zawsze ze znalezieniem źródeł ich współfinansowania. A to ma związek z przygotowaniem również samego urzędu do aplikowania w nowych uwarunkowaniach o środki finansowe zupełnie z innych źródeł. W nowych uwarunkowaniach jeszcze w okresie przedakcesyjnym, pierwszymi inwestycjami, na które gmina uzyskała wsparcie finansowe, to było wsparcie dla budowanego właśnie tutaj przed nami gimnazjum oraz szkół podstawowych w Boczowie i Gądkowie Wielkim. Kolejne pieniądze, o które żeśmy się ubiegali w ramach gminy, to już są pieniądze w okresie naszego uczestnictwa w ramach krajów Unii Europejskiej. Największe inwestycje zrealizowane w gminie to inwestycje rzeczywiście przy udziale środków Unii Europejskiej. A ostatnia kadencja to najbardziej efektywna kadencja w pozyskiwaniu tych funduszy. Korzystaliśmy tak z funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu rozwoju obszarów wiejskich uzyskaliśmy ponad 4 miliony złotych dofinansowania na infrastrukturę ochrony środowiska. Wybudowane systemy w Lubiniu, Gądkowie Wielkim, Gądkowie Małym, Mierczanach, ale również infrastruktura sportowa, jaka powstała w Boczowie. To jest kwota 828 tysięcy. To są tylko pieniądze zdobyte w ramach dofinansowań. No i oczywiście, mówiąc o rozwoju gminy, nie można zapomnieć o inwestycjach związanych z infrastrukturą drogową. Na te inwestycje tylko w ostatnich latach uzyskaliśmy dofinansowanie ponad 2 milionów złotych. Jeszcze jeden bardzo ważny element, jeżeli chodzi o tak zwaną infrastrukturę społeczną. To inicjatywy wiejskie. W ostatnim okresie Urząd Miejski wraz z sołectwami napisał 11 wniosków na realizację właśnie tak zwanych małych projektów infrastrukturalnych. To są place zabaw. Łącznie w ramach tej kadencji gmina zyskała w ramach dofinansowań 8 milionów 850 tysięcy złotych. A koszt wszystkich inwestycji to 17 milionów 700. Wszystkie nasze inwestycje i ubieganie się o środki miały na celu zapewnienie rozwoju człowieka i przyszłego rozwoju gminy. Korzyści wynikające z odzyskania przed 20 laty praw miejskich są namacalne i kolokwialnie mówiąc widać je gołym okiem. Po pierwsze, miasto Torzym ma pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W planach jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Ponadto Torzym jest zgazyfikowany. Po drugie, oświata, na którą kładziemy duży akcent, przedszkole, szkoły. W tym dwudziestoleciu wybudowaliśmy szkołę na miarę XXI wieku, gimnazjum wraz z
boiskiem, infrastrukturą. W planach oczywiście również w tym przypadku jest budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą oświatowo-kulturalną. Po trzecie, infrastruktura drogowa, bardzo ważna, istotna dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców. W tym czasie zmodernizowaliśmy odcinki dróg, mianowicie ulicę Biernackiego, Mickiewicza, Walki Młodych, Świebodzińską. W chwili obecnej jest modernizowana główna arteria komunikacyjna przebiegająca przez Torzym, czyli ulica Wojska Polskiego. W planach również w tym roku jest rozpoczęcie modernizacji ulicy Krośnieńskiej. I wreszcie po czwarte, istotną rzeczą, gdzie odnieśliśmy tutaj niewątpliwie sukces, jest budowa zjazdu z autostrady A2. Zjazdu, który na pewno daje możliwość rozwoju tego miasta. W chwili obecnej już są inwestorzy, którzy realizują inwestycje i następne, które są planowane, a dokładniej chodzi o Kownaty. Sądzę, że nie będę gołosłowny, ale miasto, jego mieszkańcy, przedsiębiorcy mają przyszłość.